Welcome everybody. We have made our way to the desert in December. Unusual for the karting team of Team VPDR. But we come here to do some training and also to enjoy some of the nice weather and obviously some of the desert. So I hope you can follow us a little bit around and enjoy your time with us. Jak widać, życie kierowcy kartingowego to nie tylko tory w Portimao, w Lonato, w Adrii czy choćby w Poznaniu, ale również tak egzotyczne życie jak tutaj. Jesteśmy w Emiratach Arabskich, tak? Dobrze powiedziałem? Mam nadzieję, że także się nie pomyliłem. Okolice między Dubajem a Abu Dhabi. Fantastyczny tor, w środku, jak to powiedział szef zespołu, w środku drogi donikąd, ale świetnie przygotowany do tego, żeby trenować w grudniu, kiedy jest totalnie zimno w całej Europie. Tutaj jest godzina w tym momencie 10, jest już 28 stopni Celsjusza. Zawodnicy wyjdą na trening około godziny 14 i będą tak jeździć kółko za kółkiem aż do godziny 22, po to, żeby potrenować również w warunkach nietypowych dla europejskich wyścigów, czyli w warunkach sztucznego oświetlenia. Ale o tym wszystkim Wam opowiem. Mam nadzieję, że cały czas będziecie śledzić to, co dzieje się u nas na Facebooku, no i kibicować z chłopakom z VUP The Racing. Już pierwszego dnia treningi były bardzo intensywne. Kierowcy na torze spędzili ponad 8 godzin, z czego większość siedząc w wózkach. Każdy z nich miał swoje zadania do wykonania, o czym opowiedział nam ich trener. Trening wyprzedzania, ćwiczenie startów, trzymanie się linii przejazdu, myślenie na torze, punkty hamowania i używanie pedału gazu. Dziś nad tym trenujemy, ale przez cały ten wyjazd najbardziej zależy mi na budowaniu team spirit. I to było widać. Kierowcy w różnym wieku spędzali ze sobą mnóstwo czasu, często sobie podpowiadając i dyskutując, a towarzystwo było wielonarodowe. W treningu brało udział 9 kartingowców z Niemiec, Indii, Libanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwszego dnia odbyła się też nocna część treningów, dość nietypowa, bo przy sztucznym oświetleniu. Warto podkreślić, że wyścigi finałowe tegorocznych Mistrzostw Świata również odbywały się w takich warunkach, bo dokładnie na tym samym torze. Po treningu wspólna kolacja, kolejny moment, by scalić grupę. I tak wyglądał pierwszy dzień treningu zespołu VPD Racing na torze Al Ain Raceway. Drugiego dnia doszedł jeszcze element rywalizacji, ale o tym w jutrzejszej relacji. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, no i zostawcie łapkę w górę.